Święcimy sobotę, dlatego że jest ona duchową pamiątką stworzenia świata, wskazującą na to, że Bóg jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia, że w Jego rękach jest nasze tchnienie, od Niego zależą wszystkie nasze drogi, że On utrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dzisiaj kolejne rozważanie biblijne o charakterze kreacjonistycznym. Chcemy zastanowić się, jak wyglądał świat przedpotopowy, a więc tytuł naszego spotkania – Świat Matuzalema. Oczywiście ja dotknę jedynie pewnych wątków związanych z tą kwestią, bo trudno nam jest odrestaurować wygląd i relacje, jakie istniały w świecie przedpotopowym. To, co wiemy, to z zapisu biblijnego, z wykopalisk paleontologicznych, z geologii. Ale spróbujmy. Przede wszystkim natchnione zapisy Pisma Świętego informują, że Bóg stworzył doskonałego człowieka w doskonałym świecie. Człowiek został powołany do istnienia jako istota nieśmiertelna, ale przez upadek w grzech utracił nieśmiertelność. Popatrzmy na pierwszy wykres, który mamy tutaj na ekranie. Jest to wykres ukazujący, jak długo żyli ludzie przed potopem i jak zaczęła spadać długość ludzkiego życia po potopie. Oczywiście wykres ten jest oparty na relacji Księgi Rodzaju. Czytając Biblię, zauważamy, że mimo utraty nieśmiertelności, prehistoryczni ludzie żyjący przed katastrofą potopu żyli niezwykle długo. Mamy tutaj nawet okresy życia sięgające do 969 lat. 962 lat, a więc prawie do 1000 lat. Ale na wykresie widzimy, jak długość życia po potopie zaczęła drastycznie spadać. Zaczęła spadać w sposób niezwykle zauważalny, aż w końcu, gdy dojdziemy do Abrahama, on żyje 175 lat. No, 175 lat. Dla nas obecnie żyjących jest to bardzo długi okres życia, ale 175 lat w porównaniu do długości życia patriarchów żyjących przed potopem, no to jest, prawda, bardzo krótki okres życia. Popatrzmy teraz na drugi wykres, który przedstawia średnią długość życia przed potopem. I z tego wykresu wynika, że średnia długość życia przed potopem sięgała około 912 lat. Średnia długość życia przed potopem, według relacji biblijnej, patriarchów tam wspomnianych, to 912 lat. Obecna średnia długość życia to około 60 lat. Nawet gdybyśmy podnieśli tą średnią do 70 lat, no to 70 lat, 60, 70 lat do 912 lat to jest rzeczywiście bardzo krótki okres życia. Ale co ciekawego również wynika z relacji biblijnej dotyczącej długości życia ludzi przed potopem i potem, że tak powiem, krótko po potopie. Popatrzmy, szanowni państwo, na trzeci wykres, który widzimy na ekranie. Wykres, który przedstawia anomalie, do jakich doszło po potopie, jeśli chodzi o długość życia. Noe, który urodził się przed potopem, zmarł po potopie i patrząc na ten wykres widzimy, że mniej więcej w połowie życia Noego miał miejsce potop, czyli pierwszą połowę przeżył w świecie prehistorycznym, a drugą już w świecie obecnym, starożytnym, po potopie. Noe umiera według wyliczeń opartych na chronologii Starego Testamentu. Noe umiera w roku
około 1954 przed naszą erą. Noe umiera, przeżywszy na przykład Pelega, swojego prawnuka, który umiera w 1963 roku. Noe przeżył Nachora, dziadka Abrahama. Kolejny potomek z linii patriarchów, Sem, umiera w 1801 roku i on przeżył wszystkich swoich potomków oprócz Abrahama. Sem przeżył Arpachszada, Szelacha, Hebera nie przeżył, ale przeżył Pelega, Seruga, przeżył Nachora, Teracha, no i oczywiście Abrahama nie przeżył, ale widzimy, że Abraham żył, kiedy jeszcze żył na świecie Noe i Sem. Arpachszad, czyli syn Sema, umiera w 1863 roku i on w zasadzie przeżył wszystkich swoich potomków oprócz Abrahama. Widzimy tutaj graficznie, gdy patrzymy, jak drastycznie skraca się życie ludzkie, tak jak możemy wyciągnąć wniosek, że pradziadkowie grzebali swoich wnuków. Im kto później się urodził, tym krócej żył. I ci później urodzeni wcześniej umierali niż ci, którzy się urodzili przed nimi. No i pytanie następujące. Jakie były powody tak drastycznego spadku długości życia po potopie? Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Pierwszym powodem, który doprowadził do tak drastycznego spadku długości życia po potopie, to był wyrok Boga. W Księdze Rodzaju, w 6 rozdziale i 3 wersecie mamy takie słowa. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Niektórzy odnoszą ten tekst, że 120 lat przed potopem Noe zaczął budować arkę i do potopu miało upłynąć 120 lat. Ja jednak badając chronologię biblijną doszedłem do wniosku, że tak nie było, że nie chodzi tutaj o to, że potop będzie za 120 lat. Tylko chodzi tutaj o to, że w ogóle Bóg stwierdza, że życie ludzkie skróci się do 120 lat, jako tej średniej. Dlaczego Bóg nie chciał, aby ludzie żyli po kilkaset lat i długość życia człowieka spadła do 120 lat po potopie, a potem jeszcze bardziej się skracała? Dlatego, że Stwórca nie chciał, aby upadli ludzie przez swoją długowieczność utrwalali zło na ziemi, jak to było przed potopem. Krótka żywotność ludzi stała się skuteczną barierą ochronną przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się zła. No na przykład wyobraźmy sobie, co by to było, gdyby Hitler żył 900 lat, albo Stalin żył 600 lat, albo Pol Pot żył 500 lat, utrzymując się przy władzy, prawda? A więc popatrzcie, krótka żywotność ludzi jest w swoim rodzaju barierą ochronną przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się zła. Ale mamy drugą przyczynę, dlaczego ludzkie życie się skróciło. To są po prostu skutki grzechu. W Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, od wersetu 16 czytamy takie słowa. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej.
W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje. On zaś będzie panował nad Tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To, co przeczytaliśmy, tłumaczy nam to, co obserwujemy w rzeczywistości wokół siebie na świecie. Grzech spowodował negatywne zmiany w środowisku człowieka, w jego organizmie, w jego psychice, w jego życiu. Stresy, choroby, walka o byt, zmiana stylu życia, cięższe warunki egzystencji, procesy starzenia się nieuchronnie prowadzą do wcześniejszej śmierci. Kolejnym czynnikiem, który doprowadził do drastycznego skrócenia długości życia po potopie, to była zmiana diety. Kiedy czytamy opis stworzenia świata, to w pierwszym rozdziale i wersecie 29 pierwszej księgi Mojżesza mamy następujący zapis. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Pierwotna dieta człowieka składała się z orzechów, owoców, kasz i zbóż. Ale po upadku w grzech ludzie zaczęli spożywać dodatkowo warzywa i różne inne płody rolne oraz nabiał, jak wynika z relacji biblijnej. To jeszcze było do przyjęcia i długość ludzkiego życia była znaczna. Ale już po potopie zaczęto spożywać masowo mięso, alkohol się pojawił i inne szkodliwe produkty i wynalazki spożywcze człowieka, różne używki wpływające negatywnie na długość życia. Moi drodzy, uczeni kanadyjscy i szwedzcy przez wiele lat prowadzili badania związane z długowiecznością ludzkiego życia. I po wielu badaniach, wieloletnich badaniach, podsumowali je następującym wynikiem. Co wpływa na długość naszego życia? Ja zacznę może od końca. W 10% na długość naszego życia wpływa służba medyczna. Czyli w zasadzie, czy będziesz chodził do lekarza, czy nie, to jest tylko 10% wpływu na długowieczność życia. W 20% na długość naszego życia mają wpływ geny, jakie odziedziczyliśmy po rodzicach. 20% to nawet nie jest połowa. A więc mając geny po rodzicach, my jednak możemy prowadzić taki styl życia, żeby jednak żyć lepiej, zdrowiej i dłużej. Kolejne 20% to środowisko, w jakim żyjemy, a więc zanieczyszczenia. Wiadomo, że ten, kto mieszka pod Hutą Katowice, od strony wschodniej oczywiście Huty Katowice, bo wiatry wieją najczęściej z zachodu, no to on będzie żył w tym środowisku bardziej zanieczyszczonym, co będzie miało wpływ na długość jego życia, ale to tylko 20%. W sumie więc opieka medyczna, geny i środowisko to 50% wpływu na długość naszego życia. A popatrzcie, drugie 50% wpływu na długość naszego życia to jest dieta i styl życia.
to, co jesz i czy się ruszasz. Dlatego dieta, styl życia, które uległy drastycznym zmianom po potopie, doprowadziły do tego, że długość ludzkiego życia uległa radykalnej zmianie. No i czwarta przyczyna, którą chcemy zbadać, wydaje się, że chodzi również o to, że brak otoczki wodnej wokół Ziemi ma duży wpływ na w ogóle życie na Ziemi. Z relacji biblijnej dowiadujemy się, że przedpotopowa Ziemia posiadała wodny płaszcz ochronny. Czytamy o tym w opisie stworzenia świata w pierwszym rozdziale, werset 6-8. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. A więc drugiego dnia stwarzania Bóg doprowadza do takiej sytuacji, kiedy wody, część wód zalewa powierzchnię globu, a druga część wód jest wyniesiona wysoko gdzieś w atmosferę, ponad ziemię i ta przestrzeń między tymi wodami wysoko nad ziemią, a tymi wodami zalowującymi ziemię, to nasza atmosfera, to powietrze, to nasza przestrzeń. Oczywiście nie wiemy, ile było wód wyniesionych na orbitę, byśmy powiedzieli, wokół ziemską. Nie wiemy, czy ten płaszcz wodny był w stanie pary, może lodu. Ale wiemy z relacji biblijnej, że jego gwałtowny opad w postaci 40-dniowego deszczu po upływie mniej więcej 16 stuleci zalał ziemię jako główne źródło wód potopu, które zniszczyły świat przedpotopowy. W Księdze Rodzaju w 7 rozdziale czytam wersety od 11 po 12. Tam czytamy, w roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. A więc tekst biblijny relacjonuje, że woda, która zalała ziemię, pochodziła z dwóch źródeł. Jedno źródło to była właśnie woda tworząca tą otoczkę wodną, ten płaszcz. Ten płaszcz opadał na ziemię w postaci bardzo intensywnego 40-dniowego deszczu. Nie wiem, czy w dzisiejszej atmosferze możliwy jest 40-dniowy, dobowy, intensywny opad deszczu. Tak mówiąc prosto, wydaje mi się, żeby zabrakło tych chmur, chyba że jakieś specyficzne warunki by nastąpiły. Ale ten płaszcz wodny magazynował w sobie tyle wody, że starczyło na 40-dniowy, intensywny opad. A drugim źródłem były wody podziemne, które wytrysły spod skorupy ziemskiej. I to wszystko przyczyniło się do katastrofy potopu. I teraz pytanie. W jaki sposób brak otoczki wodnej wpłynął na spadek długowieczności? Dopóki ona była, ludzie żyli długo. Gdy ona runęła, nagle życie ludzkie drastycznie się skróciło. Otóż płaszcz wodny chronił Ziemię przed zabójczym promieniowaniem kosmicznym. Izolując Ziemię przed promieniowaniem kosmicznym,
ograniczał również szkodliwe procesy radioaktywne na naszej planecie. Dlatego, że procesy radioaktywne na naszej planecie wzbudzane są również przez promieniowanie kosmiczne. Poza tym płaszcz wodny utrzymywał na Ziemi wyższe ciśnienie atmosferyczne, bo ten płaszcz wodny jakby ściskał, zamykał atmosferę, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się jej cząstek w kosmos. Popatrzmy teraz na to zdjęcie. Mamy tutaj bursztyny z uwięzionymi w nich owadami. Te bursztyny były badane pod kątem naukowym. Uczeni badali skład powietrza zawarty w tych uwięzionych owadach lub też w bursztynach znajdują się bąbelki powietrza. I okazało się, że kiedyś panowało ciśnienie dwóch atmosfer, nie jednej jak obecnie, tylko ciśnienie dwóch atmosfer i było większe stężenie tlenu. A więc gęstsze powietrze, bardziej obfite w tlen, sprzyjało lepszej niż dzisiaj egzystencji organizmów. A ten fakt również tłumaczy, dlaczego pterodaktyle mogły latać. Pterodaktyle to były latające gady. Dzisiaj pterodaktyle prawdopodobnie nie byłyby w stanie latać. Powietrze jest zbyt rzadkie. Ale w świecie przedpotopowym, kiedy ciśnienie wynosiło dwie atmosfery, one były w stanie latać. Poza tym, popatrzmy na kolejną rzecz, otoczka wodna zapewniała Ziemi jednolity, ciepły klimat. Nie było skrajności temperaturowych i to bardzo sprzyjało życiu i wegetacji. Dzisiaj tej otoczki wodnej nie ma, dlatego rejony równikowe bardzo się nagrzewają, a biegunowe po prostu, no tam jest zimno. Kiedyś, gdy była otoczka wodna, ta Ziemia znajdowała się w takich warunkach jak pomidory w szklarni. Te ciepło równomiernie się rozprzestrzeniało. Warunki egzystencji były o wiele lepsze niż obecnie. Piątym czynnikiem, który wpłynął na skrócenie długowieczności życia, to były po prostu same skutki potopu jako gigantycznej katastrofy i kataklizmu. Czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg stworzył ziemię, aby była mieszkaniem dla człowieka i innych organizmów. Ten tekst znajduje się w księdze proroka Izajasza, rozdział 45 i werset 18. Gdzie czytamy następujące słowa. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Popatrzcie, ze wszystkich planet Układu Słonecznego Bóg od samego początku zamyślał, aby to Ziemia była miejscem życia. Dlatego od samego początku na Ziemi zostały stworzone warunki potrzebne do życia. Natomiast Bóg nie zakładał, że na innych planetach Układu Słonecznego będzie życie. Dlatego budowa chemiczna i w ogóle warunki panujące na innych planetach są warunkami zabójczymi dla życia. Ziemia została wybrana przez Boga jako miejsce życia. Ziemia była rajem dla flory i fauny. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy następujące słowa od wersetu 8 po 9.
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Ziemia oprócz bujnej szaty roślinnej miała również wspaniałe warunki do tego, że żyły na niej najróżniejsze organizmy żywe w postaci najróżniejszych gatunków zwierząt. Ale ziemia również była bardzo obficie nawodniona. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju od wersetu 10 czytamy takie słowa. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki Gihon to ta, która opływa cały kraj Kusz, a nazwa trzeciej rzeki Hiddekel to ta, która płynie na wschód od Asyrii, czwartą zaś rzeką jest Eufrat. Ziemia była obficie nawodniona, ale uwaga, chciałbym coś pokazać. Z opisu biblijnego i z badań geologicznych wynika, że system nawadniania ziemi przed potopem był zupełnie inny niż obecnie. Przed potopem prawdopodobnie większość wód znajdowała się głęboko pod skorupą ziemską, w podziemnych komorach. Uczeni kreacjoniści mówią, że te podziemne komory znajdowały się około 15 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Olbrzymie podziemne komory. I to jest prawda. Współczesna geologia odkryła, że pod Saharą znajdują się obecnie zbiorniki wód podziemnych o objętości trzech mórz bałtyckich. To jest dzisiaj. Przed potopem to było na o wiele większą skalę. A więc co się działo z tą wodą? Popatrzmy dalej. Ta woda wypływała na powierzchnię, tworząc zbiorniki wodne. Z tych zbiorników wodnych wypływały rzeki. Potem potężne rzeki rozdzielały się na rzeczki. A rzeczki na potoki, a potoki na strumienie. Czyli inaczej mówiąc, układ nawodnienia ziemi przed potopem był podobny do układu krwionośnego w naszym organizmie. Prawda? Mamy główną pompę, która pompuje krew do aorty i potem ta aorta rozdziela się na coraz mniejsze naczynia krwionośne, które potem przechodzą w żyły, czyli prawda, naczynia powrotne krwi do serca. Tak samo kiedyś była nawadniana ziemia. Nie tak jak obecnie. Obecnie jest tak, że w górach mają miejsce opady deszczu, śniegu. Wody spływają z gór. Łączą się w strumienie, potoki, rzeki, rzeczki i kończą swój bieg gdzie? W morzu. Jeśli jest deszcz, jeśli jest wilgotno, no to rzeki spływają. Ale jeśli jest susza, rzeki wysychają. Przed potopem było inaczej. Z podziemi wypływały nieogarnięte dla nas ilości, masy wody, które się po tej ziemi rozlewały, nawadniały ją, powodując bardzo obfity wzrost roślin, no i w ogóle egzystencji wszelkich organizmów.
Co się stało z tymi podziemnymi zbiornikami? W 7 rozdziale czytamy w wersecie 11. W roku 600 życia Noego, w miesiącu 2, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i utworzyły się upusty nieba. Tak jak powiedziałem, część wód, która zalała ziemię, pochodziła z tego płaszcza wodnego. Ale druga część, być może nawet większa, pochodziła z tych podziemnych wód, jak Biblia mówi, z otchłani ziemi. Coś się stało, że te podziemne wody gwałtownie wypłynęły na powierzchnię ziemi i zalały ją. No i teraz pytanie, czy zapis kopalny potwierdza biblijną wersję prehistorii ziemi? Widzimy tutaj, szanowni państwo, zdjęcia ukazujące krokodyla współczesnego i krokodyla z wykopalisk. Ten krokodyl z wykopalisk nazwany został sarkozuch. Zwróćcie uwagę na jego wielkość w porównaniu do współczesnego krokodyla. A więc przedpotopowe warunki życia na ziemi nie tylko sprzyjały długowieczności, ale i osiąganiu większych rozmiarów przez organizmy. I tak rzeczywiście było. No tak by wyglądał sarkozuch, gdyby żył dzisiaj. Prawda? Człowiek, wielkość człowieka w porównaniu z nim. Kiedyś w literaturze kreacjonistycznej przeczytałem, że japońscy naukowcy doświadczalnie w laboratorium w pewnym pomieszczeniu stworzyli warunki, jakie prawdopodobnie panowały przed potopem. A więc ciśnienie wynosiło 2 atmosfery i była o wiele większa ilość tlenu. Oprócz tego, prawda, te pomieszczenie było jakby otoczone taką warstwą wody imitującą ten płaszcz wodny. Oczywiście też dobre naświetlenie. I zasadzili krzew pomidorowy. Z jednego krzewu pomidorowego byli w stanie uzyskać 800 około owoców. Chodzi tutaj o takie małe pomidorki. Plony były niesamowicie przerastające obecne możliwości krzewów pomidorowych. Wiemy o tym, że przed potopem żyły dinozaury. Dinozaury to gady, to jaszczury. Ktoś by powiedział, dlaczego one osiągały takie wielkie rozmiary? Dlatego, że gady rosną całe życie. Gdyby współczesne jaszczurki mogły żyć 500 lub 1000 lat, też by były olbrzymie. Ale ich długość życia jest bardzo krótka. Gady rosną całe życie. Różne organizmy morskie, głowonogi osiągały, odnajdujemy ich skamieliny o średnicy 3 metrów. Dzisiaj tak wielkich organizmów tego typu nie znajdujemy w morzach i oceanach. Popatrzmy dalej na kolejne zdjęcie. W Stanach Zjednoczonych w Teksasie w skałach osadowych Glen Rose w warstwie datowanej na okres kredy, czyli na okres, który ewolucjoniści wyznaczają 100 milionów lat temu, znaleziono skamieniały ludzki palec. W skałach datowanych na 100 miliony lat temu znaleziono ludzki palec. Co dalej? Tą skamielinę ludzkiego palca poddano badaniom. Badania doprowadziły do wniosku, że należał on prawdopodobnie do kobiety. I kobieta ta
musiała posiadać wzrost przynajmniej o 1/5 większy od średniej współczesnych kobiet. Skamielina palca nie tylko zaprzecza teorii ewolucji, według której człowiek pojawił się dopiero około 100 tysięcy lat temu, ale ta skamielina wskazuje na to, że egzystował razem z dinozaurami, gdyż w tych samych warstwach skalnych występują skamieliny dinozaurów. Oczywiście ten palec był poddany najróżniejszym badaniom, również rentgenowskim, gdzie porównywano na tyle, na ile się dało, go ze współczesnym palcem człowieka. Ale popatrzmy dalej. W Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, w miejscu zwanym Panther Cave, czyli jeśli dobrze rozumiem pieczara pantery, coś w tym rodzaju, w pobliżu Glen Rose, znaleziono również skamieniałe kości kobiety. I to kości, szkielet wysokości około 210 cm w tych samych warstwach geologicznych, w których występują skamieliny dinozaurów. Jak szkielet człowieka mógł wystąpić w tych samych warstwach skalnych, w których są skamieliny kości dinozaurów? Człowiek musiał żyć razem z dinozaurami. I oczywiście ten szkielet była to osoba, która miała 210 cm wzrostu. Popatrzmy dalej. W Afryce, w Maroku, gdzie jest Maroko? No tu jest Maroko, zgadza się? Gdzieś tutaj. Afryka Północna. W Maroku znaleziono wielkie pięściaki ważące ponad 4 kg. Podobne egzemplarze odnaleziono w Syrii. Można z tego wnioskować, że ludzie ich używający mieli około 4 metry wzrostu. Człowiek o 4 metrach wzrostu miałby na tyle dużą rękę i siłę, żeby wziąć ten pięściak do ręki i go używać. Współczesny człowiek miałby nawet problemy go używać, prawda, dwoma rękami. Popatrzmy dalej. W różnych częściach świata odnaleziono ludzkie szkielety olbrzymich ludzi. Chcę przeczytać fragment z Księgi Rodzaju, 6 rozdział i werset 4. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Tekst biblijny opowiada, że kiedy Setyci zaczęli łączyć się z Kainitami, dochodziło do takich sytuacji, że ich potomstwo po prostu było potężnych rozmiarów. Tutaj widzimy zdjęcie, ale moi drodzy, ja to zdjęcie pokazuję dlatego, żeby was przed tym zdjęciem ostrzec. W internecie są takie zdjęcia. Są to fałszerstwa cyfrowe. Są to fałszerstwa cyfrowe. Takich wielkich szkieletów nie znaleziono, ale po prostu komputerowo można wszystko zrobić. Byli olbrzymi, tak jak mówi tekst biblijny, ich szczątki znaleziono, ale już bez przesady, nie tak wielcy. Te zdjęcie jest fałszerstwem. Ale popatrzmy dalej. Te zdjęcia są po prostu fałszerstwem cyfrowym. Ale te zdjęcia wyglądają już na prawdziwe. Tak wielcy ludzie kiedyś żyli i mieszkali. Tutaj widzimy czaszkę człowieka prehistorycznego.
Tutaj widzimy szkielet człowieka prehistorycznego. I to pokrywa się z tym, co mówi Biblia. Biblia opowiada, że Dawid walczył z kim? Goliatem. Goliat był olbrzymem. Kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, to czytamy, że szpiedzy donieśli Mojżeszowi, że w tej ziemi obiecanej żyją ludzie olbrzymiego wzrostu. Biblia takich potężnych ludzi wspomina. Kolejne zdjęcie. Tutaj mamy kolejne zdjęcie. Tu mamy kolejne zdjęcie. Te zdjęcie jest fałszerstwem cyfrowym. Zwróćcie uwagę, że tutaj ktoś dla żartu co zrobił? Pistolet umieścił. Kolta. Te zdjęcie jest... I powiem tak, to jest olbrzymi problem. Bo ewolucjoniści opierają się na tych wszystkich fałszerstwach, zarzucając kreacjonistom, że fałszują wiele dowodów. A więc takie różne fałszywe kombinacje są przyczyną, że kreacjoniści mają potężne kłopoty. Ale nie możemy zapisu biblijnego o ludziach olbrzymach odrzucić, ponieważ w obecnym czasie spotykamy podobnych ludzi. Tutaj mamy pewnego człowieka, który tak się nazywał, jak mamy zapisane, który był wysoki na 2,51 metra. Tutaj mamy pewnego Amerykanina, który był wysoki na 2,72 metra. To są jego żony? Trudno powiedzieć, ale to był problem być takim wysokim, prawda? Sultan Kosen z Turcji, który ma 251 cm wzrostu i jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższy żyjący człowiek na świecie. No zdarzają się takie rzeczy, więc tym bardziej one się zdarzały kiedyś w świecie przedpotopowym. Popatrzcie na tego sultana. No oczywiście dzisiaj jest to już nienormalne, no ale gigantyczny człowiek. Wiele kopalnych organizmów swoimi rozmiarami przekracza przeciętną wielkość ich obecnie istniejących gatunków. I w ogóle w paleontologii nazywamy to zjawisko gigantyzmem. Gigantyzm, że te organizmy były gigantyczne w porównaniu do obecnych. Na przykład dzisiaj, szczególnie w pokładach skalnych, które kryją węgiel, możemy znaleźć skamieliny kalamitów. Kalamity przed potopem były olbrzymimi drzewami. Ja mam w swoich zbiorach pnie kalamitów, takie potężne pnie kalamitów. Dzisiaj tworzą jedynie poszycie podmokłych obszarów leśnych. Skamieniałe skrzypy, o nie tutaj chodzi. Dzisiaj skrzypy są wysokie na metr, trochę wyżej, niżej. Kiedyś były to gigantyczne drzewa. Skamieliny flory i fauny tropikalnego klimatu odnajdywane są także w zimnych strefach ziemi. Jak to jest, że rośliny, które dzisiaj żyją czy egzystują, rosną na tych obszarach równikowych i podzwrotnikowych, kiedyś rosły na biegunach, bo na biegunach znajdujemy ich skamieliny. Na ziemiach polskich rosły kiedyś bananowce, cynamonowce, lotosy. Ich skamieliny możemy zobaczyć w kopalniach węgla brunatnego, na przykład w Bogatyni i Bełchatowie.
Tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej bardzo popularną skamieliną są koralowce. To świadczy o tym, że kiedyś tutaj na terenie Polski koralowce egzystowały. A obecnie koralowce egzystują w morzach, których temperatura wody musi przekraczać 18 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura wody jest mniejsza, koralowce nie rosną. 18 stopni musi mieć woda. Dlatego w morzach ciepłych, takich jak Morze Koralowe na Oceanie Spokojnym, u wybrzeży Australii mamy wielką rafę koralową. Rafy koralowe są w Morzu Czerwonym, w Zatoce Perskiej, prawda, na Oceanie Indyjskim, a więc w tych strefach mórz ciepłych, gdzie wody mają temperaturę powyżej 18 stopni. Powiem wam teraz coś, co was bardzo zdziwi i zasmuci. I da nam zrozumienie, co spowodował grzech i do czego doprowadziła katastrofa potopu. Na podstawie badań paleontologicznych zauważamy wymieranie, a nie ewolucję. Na świecie obecnie egzystuje zaledwie około 15% organizmów żyjących w prehistorii. 85% wyginęło nagle i ich pozostałości znajdujemy w formie skamielin. Czy to coś nam mówi? To, co żyje obecnie, to jest zaledwie 15% tego, co żyło kiedyś. Inne opracowania, które czytają, mówią o 10%, o 8%. A więc zdecydowana większość, prawie 90% różnych form życia roślin i zwierząt znajdowanych w stanie skamielin zginęło nieodwracalnie w czasie potopu. Jeśli ten świat, który nas otacza, mimo tego jest tak piękny i zachwycający, a to jest tylko 15% tego, co było kiedyś, jak piękny musiał być świat stworzony przez Boga, kiedy wszystko żyło w 100%. Nawet jak piękny musiał być ten świat przed potopem, kiedy już grzech istniał, ale jeszcze był to ten świat pierwotny. Karol Darwin dowodził, że przez miliony lat w wyniku doboru naturalnego, izolacji, mutacji i dostosowania się do środowiska, życie się rozwijało, osiągając coraz bardziej złożone i doskonałe formy. Tymczasem skamieliny wykazują, że w historii Ziemi ma proces zupełnie odwrotny. Świat Matuzalema był piękniejszy, wspanialszy i bogatszy niż świat obecny. 85% życia zginęło. To, co dzisiaj istnieje, to tylko 15%, 10%. Dawne organizmy były gigantyczne. Dzisiaj mamy wymieranie, karłowacenie i spadek. Spadek również długowieczności. Ludzie żyli po kilkaset lat. Dzisiaj, jak ktoś umrze w wieku 80 lat, to mówimy, no to jest wiek już taki, że powinien umrzeć. I tę, czy tą negatywną prawidłowość potwierdza Pismo Święte. Chciałem wam przeczytać bardzo ważny tekst, zapisany w księdze proroka Izajasza. Prorok Izajasz nie był paleontologiem, ale na pewno był kreacjonistą, wierzącym w stworzenie świata. Bóg mu objawił to, co chcę teraz przeczytać, 24 rozdział i werset od 4 po 5. Prorok pisze tak. Więdnie
i obumiera ziemia. Marnieje, obumiera świat. Marnieją dostojnicy ludu ziemi. Teoria ewolucji mówi, że świat się rozwija, życie się rozwija, osiągając coraz wyższy stopień rozwoju, tak? Taka jest teoria ewolucji. Biblia mówi odwrotnie. Więdnie i obumiera ziemia. Marnieje, obumiera świat. Marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ten świat pomalutku umiera. Co jest tego przyczyną? Następny werset tłumaczy. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Grzech człowieka wyniszcza samego człowieka, cały świat i jego środowisko, również rośliny i zwierzęta. Mamy proces zamierania, wymierania, karłowacenia, a nie proces ewolucji, czyli rozwijania się do coraz wyższego stopnia. Świat Matuzalema był o wiele piękniejszy niż obecnie, bogatszy wszelkie formy życia, bardziej przystępny do egzystencji. No i oczywiście długość życia ludzkiego była o wiele dłuższa niż obecnie. Potop, skutki potopu, skutki grzechu doprowadziły do tego, że życie na ziemi pomalutku zamiera, a długość życia ludzkiego drastycznie się skróciła. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i taki smutny to wykład, ale ukazujący stan faktyczny tego, co się dzieje na naszej planecie. Miejmy nadzieję, że gdy Pan Jezus przyjdzie, a tak będzie, bo tak Biblia zapowiada, Bóg kiedyś odnowi tą ziemię i przywróci ją do pierwotnego, doskonałego stanu. Amen.